Zasób Archiwum Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce zawiera materiały dokumentujące dzieje polityczne, gospodarcze i kulturalne Polski, spuścizny naukowców, artystów i literatów, jak również spuścizny po badaczach dziejów Polonii, akta organizacji polonijnych oraz akta własne Instytutu. Zapraszam Państwa do kolekcji archiwalnych Polskiego Instytutu Naukowego. Nazywam się Renata Vickery. Od 2012 roku jestem członkiem zarządu Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, a od 2014 pełnię funkcję sekretarza w Radzie Wykonawczej Instytutu. Na co dzień pracuję na Uniwersytecie Stanowym w Connecticut, Central Connecticut State University, w dziale kolekcji specjalnych i w archiwum, gdzie pełnię funkcję archiwisty uniwersyteckiego i bibliotekarza. Archiwa Instytutu zawierają obecnie opisanych 77 kolekcji archiwalnych, liczących 140 metrów bieżących akt. Zbiory można podzielić na trzy główne działy. Zespoły akt o charakterze politycznym. W tym znajdują się akta Poselstwa Polskiego w Rio de Janeiro za lata 1918-1945. Kolekcja zawiera dokumenty dotyczące działalności politycznej, kulturalnej i gospodarczej Poselstwa Polskiego. Sprawozdania polityczne, korespondencję urzędową, biuletyny, raporty wojenne, kopie traktatów oraz przemówienia, a także oficjalne komunikaty i tajne dokumenty polskiego rządu na uchodźstwie. Dokumenty dotyczące zagranicznych stosunków dyplomatycznych Polski z innymi krajami oraz z Ligą Narodów i z Wolnym Miastem Gdańsk. Materiały archiwalne dotyczą również wojny polsko-radzieckiej, śmierć marszałka Józefa Piłsudskiego oraz emigrację Polaków, Żydów i Niemców do Ameryki Południowej. Drugi dział to kolekcje i spuścizny osób prywatnych, głównie o charakterze artystyczno-literackim. Są to spuścizny po poetach, pisarzach i dziennikarzach. Do cenniejszych należą akta Jana Lechonia, Kazimierza Wierzyńskiego, pisarza i dziennikarza Bogdana Pawłowicza, Andrzeja Bobkowskiego, Wacława Solskiego oraz Marguerite Mering, amerykańskiej pisarki, zafascynowanej osobą Ignacego Paderewskiego. W dziale tym znajdują się też spuścizny naukowców Oskara Haleckiego, Ludwika Krzyżanowskiego czy Wacława Lednickiego. Chcę zwrócić uwagę na kolekcję Andrzeja Bobkowskiego, który był polskim pisarzem i dziennikarzem, mieszkającym w czasie wojny we Francji, a później w Gwatemali, gdzie zmarł w 1961 roku. Kolekcja ta zawiera dane biograficzne Andrzeja Bobkowskiego oraz jego rodziny i prywatną korespondencję Andrzeja i Barbary Bobkowskich oraz rękopis dzienników, które powstały w okupowanej Francji w latach 1939-1943, które zawierają cenne materiały mówiące o sytuacji wojennej i powojennej w Polsce, ale głównie w szerszym kontekście europejskim. Autor porusza sprawy okupacji oraz zmian politycznych w Polsce i w Europie po wojnie. Ta kolekcja została zdigitalizowana i jest dostępna na stronie Instytutu. Również kolekcja Jana Lechonia i Wacława Lednickiego zostały zdigitalizowane. Inne zespoły o charakterze politycznym to fragmenty akt Ambasady Polskiej w Waszyngtonie za lata 1919-1945 oraz akta partii i liderów politycznych działających na emigracji: Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Narodowego, Polskiej Partii Socjalistycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Akta Stronnictwa Pracy oficjalnie nazwane są od nazwiska lidera aktami Karola Popiela, który był również ministrem polskiego rządu na uchodźstwie w Londynie. Kolekcja zawiera korespondencje polityczne, wykłady, artykuły oraz pamiętniki Konrada Sieniewicza, Zbigniewa Osowskiego, Kazimierza Studentowicza oraz Janusza Śleszyńskiego. Ta kolekcja została również zdigitalizowana i jest dostępna na stronie Instytutu. Archiwa zawierają materiały łączące się z politycznymi koncepcjami federalistycznymi na emigracji, zawierające zespoły akt Feliksa Grossa, Związku Polskich Federalistów Oddziałów w Chicago, Polskiego Ruchu Wolnościowego Niepodległość i Demokracja Oddziału w Nowym Jorku. The film was made as part of the project, co-financed by the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland.